Witamy w wideoblogu z cyklu Niska Emisja. Z nami pan Michał Kaczmarczyk. Witam serdecznie. Witam. Dzisiejszym tematem ograniczanie niskiej emisji przez modernizację instalacji wewnętrznych w zakładzie produkcyjnym. Tak, sektor budownictwa to jest sektor, który odpowiada za największe zużycie energii w Unii Europejskiej, największe zapotrzebowanie na energię jest w tego typu obiektach, dlatego warto się pochylić nad rozwiązaniami, które zostały wdrożone z sukcesami w niektórych miejscach. Przykładem takiego skutecznego wprowadzenia zmian jest bez wątpienia fabryka sprzętu medycznego, która znajduje się w żywcu. Jaki był cel modernizacji instalacji w tej fabryce? Przede wszystkim celem było ograniczenie kosztów, kosztów zakupu energii elektrycznej i produkcji energii cieplnej. Drugim z celów była optymalizacja pracy całego układu, tak aby działał on możliwie najbardziej efektywnie energetycznie. No i trzecim celem było ograniczenie emisji, która jest związana z produkcją ciepła bezpośrednio na miejscu w tej fabryce. Wykorzystywany był tam kocioł olejowy o. O mocy 196,6 kW. Obecnie stanowi on rezerwować źródło ciepła. No i ograniczenie emisji, która wynika już bezpośrednio z produkcji energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej nie odbywała się na miejscu w fabryce, natomiast była jednak kupowana z sieci i to, to zużycie było całkiem spore. Jakie rozwiązania zostały wprowadzone? Zastosowano szereg interesujących rozwiązań, przede wszystkim kogenerator, czyli mówimy tutaj już o produkcji prądu we własnym zakresie. Jest to kogenerator gazowy, zainstalowana moc elektryczna 237 kW, moc cieplna 372 kW. Są dwie pompy ciepła: pompy ciepła woda-woda o mocy 52 kW każda. 150 kolektorów słonecznych, łącznie zajmują one powierzchnię 50 m2. Do tego jeszcze kocioł kondensacyjny, kocioł gazowy i wymiennik spaliny woda, który współpracuje z tym kotłem. Chodzi o zwiększenie efektywności produkcji energii cieplnej. Szacuje się, że ten wzrost to około 7%. Warto zwrócić w tym układzie uwagę na... Przede wszystkim na pompy ciepła. Rzecz pierwsza to fakt, że są to pompy dwustopniowe. Mamy dwie sprężarki w każdej pompie po 26 kW, a tym, która sprężarka włącza się w danym momencie, zarządza automatyka. Oczywiście pierwszeństwo w włączeniu ma ta sprężarka, która ma mniej przepracowanych godzin. Pozwala to na wydłużenie cyklu życia tych sprężarek samej pompy ciepła. Wtedy, kiedy zapotrzebowanie jest małe, pracuje jedna z czterech sprężarek. Wtedy, kiedy będzie maksymalne, na przykład w okresie zimowym, te pompy mogą pracować z pełnym obciążeniem, zatem wszystkie sprężarki zostaną włączone. Przypomnijmy, że pompy ciepła woda-woda to są urządzenia, które odzyskują ciepło ze studni głębinowych z cieków wodnych. Tak, tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Tutaj dolnym źródłem jest woda, która jest gromadzona w zasobniku buforowym instalacji na kolektory słoneczne. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Temperatura tej wody to około 20-30 stopni, i tak wysoka temperatura pozwala na osiągnięcie współczynnika efektywności pracy pompy ciepła COP na poziomie 4,5. Jak taki skomplikowany system działa? Cały system został zaprojektowany w taki sposób, aby optymalnie wykorzystywać źródła energii. I żeby obniżać koszty. Mam tutaj na myśli na przykład fakt wykorzystania kogeneratora gazowego do produkcji energii elektrycznej, wtedy, kiedy zakup tej energii elektrycznej z sieci jest, jest nieopłacalny. Wtedy włącza się kogenerator, który zasila pompy obiegowe w całej instalacji, zasila sprężarki pomp ciepła. Oczywiście energia elektryczna produkowana jest także dla potrzeb oświetlenia czy używania zwyczajnych sprzętów w obiektach biurowych czy w hali produkcyjnej, bo w przypadku modernizacji tego konkretnego układu mówimy właśnie o pomieszczeniach biurowych i o hali produkcyjnej o łącznej kubaturze 40 tysięcy metrów sześciennych. Istotnym elementem tego układu, jak wspominałem, są pompy ciepła i instalacje kolektorów słonecznych. Natomiast też wcale nie jest powiedziane, że w okresach, kiedy nie będzie się opłacać, wykorzystywać instalacji kolektorów słonecznych, że będzie ona wykorzystywana na siłę. Wcale tak nie musi być. Są do dyspozycji inne rozwiązania, jak chociażby kocioł kondensacyjny, gazowy. Więc cały, cały pomysł na wykonanie tego typu instalacji. Wziął się z potrzeby oszczędności, jeżeli chodzi o koszt zakupu energii elektrycznej, produkcji energii cieplnej. I instalacja została tak zaprojektowana, tak została przygotowana automatyka, żeby włączały się te urządzenia, które produkują w danym momencie najtańsze ciepło czy najtańszy prąd. Jakie są koszty modernizacji takiego systemu? Całkowite koszty w tym konkretnym przypadku to 1 950 000 zł. Natomiast w 60% udało się pokryć te koszty dzięki dofinansowaniu. Było to dofinansowanie z Eko Funduszu Warszawa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Co, co ciekawe, zakup sprzętu to koszt 1 750 000 zł, więc ta lwia część. Natomiast pozostałe rzeczy, jak przystosowanie do przyłączenia do sieci itd. itd. Na no to zaledwie 200 tysięcy, zaledwie to też spora kwota. Dzięki uzyskaniu dofinansowania udało się uzyskać wysoką rentowność tej instalacji, no ale ona też broni się przez ograniczenie niskiej emisji. Nie możemy tutaj rozpatrywać tylko w kategoriach oszczędności finansowych. To dofinansowanie z ekofunduszu czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej nie byłoby możliwe, gdyby nie udowodniono na etapie projektowania tej instalacji. Że emisja zostanie znacząco ograniczona. No i w wypadku tego konkretnego miejsca udało się tą emisję ograniczyć. Jak wygląda ograniczanie niskiej emisji w przypadku tej inwestycji? Jeżeli chodzi o ograniczenie dwutlenku siarki czy pyłów, to wartości są imponujące i zdumiewające niemal 100%. Znaczące ograniczenie, jeżeli chodzi o tlenki azotu, tlenek węgla. Najmniejsze, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, ale to zmiana względna na poziomie 50% także robi spore wrażenie. Te wartości biorą się z obliczeń efektu ekologicznego, jaki przyniesie modernizacja konkretnej instalacji. W ogóle wyróżniamy dwa rodzaje takich obliczeń. Pierwsze jest to tak zwany efekt ekologiczny zaniechany i drugi, który odnosi się bezpośrednio już do, do zmian, które udało się uzyskać, ale na bazie istniejącej instalacji, tak jak w tym wypadku. Warto zwrócić uwagę, że dzięki wykonaniu tego typu kalkulacji, dzięki temu, że rzeczywiście wskazano na duży potencjał do ograniczenia niskiej emisji lokalnie oczywiście, udało się uzyskać także dofinansowanie i dzięki temu instalacja jest rentowna. Gdyby nie wykazano, że ta instalacja, te zmiany, które przyniesie modernizacja źródła ciepła, nie przyniosą pożądanych efektów środowiskowych, to... Tej refundacji oczywiście by nie było. W tej sytuacji można powiedzieć, że inwestor jest zadowolony, społeczność lokalna jest zadowolona i państwo jest zadowolone, bo wszyscy realizują swoje cele. Inwestor ogranicza koszty, także dba o środowisko, takiego z dobrego samopoczucia też nie można odmawiać osobom, które inwestują. Przede wszystkim z myślą o ograniczeniu kosztów. Państwo i społeczność lokalna też są zadowolone, bo państwo realizuje swoją politykę. A społeczeństwo czuje się zdrowsze, zdrowsze, ponieważ nie ma tej niskiej, uciążliwej emisji w miejscu ich zamieszkania. Ograniczenie niskiej emisji to redukcja kosztów dla inwestora, a przede wszystkim zdrowie dla mieszkańców i społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.